Witajcie, z tej strony kamielogus z kanału Inna Medycyna. Jak widzicie za oknem, pogoda nas nie rozpieszcza. Mamy definitywnie już jesień. A ten okres przejściowy to okres, kiedy jesteśmy narażeni na infekcje wirusowe oraz przeziębienia. Ale czy na pewno jesteśmy narażeni na te infekcje i przeziębienia? Czy możemy temu jakoś zaradzić? W tym odcinku pokażę wam, co robić i czego nie robić. Tak, aby mieć żelazną odporność i nie zachorować ani razu przez ten okres jesienny, zimowy oraz wiosenny. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, dawaniu łapek w górę, jeśli ten film Wam się podobał oraz śmiało piszcie komentarze, bo z chęcią na nie odpowiadamy. W tym odcinku będziemy mówić o tym, co osłabia odporność i co ją wzmacnia, czyli proste instrukcje, co robić i czego nie robić, aby zachować żelazną odporność i ani razu w tym roku nie zachorować. Możecie sobie teraz pomyśleć, ale jak to możliwe? Zawsze w okresie przejściowym to ludzie są narażeni na przeziębienia, zawsze ktoś się przeziębi, wszyscy są chorzy, a ja zaraz zarażę się jakąś infekcją wirusową. Wcale tak nie jest, bo jeśli twoja odporność będzie działać prawidłowo, nie powinieneś ani razu zachorować, a nawet się chwilę gorzej poczuć w okresie właśnie przejściowym. I to, że wszyscy dookoła są chorzy i sieją jakieś wirusy, nie oznacza, że ty też musisz być chory. Nasz układ odpornościowy jest stworzony tak, aby sobie radzić z każdą infekcją, a jeżeli jeżeli jest on osłabiony, wtedy jesteśmy zdani na różne choroby, no i wycięcie kilka dni sobie z życia. Ale chyba tego nie chcemy. Nikt z nas nie chce siedzieć na L4, czy nie chce siedzieć w domu, kiedy można robić wiele ciekawych rzeczy. Wysoka odporność organizmu, oprócz tego, że pozwoli nam nie chorować w takich okresach przejściowych, wiosenno-zimowych czy jesienno- Zimowych to dodatkowo pozwoli nam zachować lepsze zdrowie organizmu. I tym samym trzeba pamiętać, że te wszystkie choroby autoimmunologiczne i autoimmunologia również związana jest właśnie z tym, jak działa nasza odporność. Dlatego osłabiona odporność to jest pierwszy krok właśnie do chorób autoimmunologicznych, dlatego na pewno chcemy zadbać o odporność, aby nie zachorować na takie choroby, jak Choroby tarczycy, Hashimoto, cukrzyce, atopowe zapalenie skóry i tym podobne choroby autoimmunologiczne. Pamiętajcie o tym, że rozwój nowotworów również zależy od tego, w jakim stanie jest Twój układ immunologiczny, czyli układ odpornościowy, ponieważ nowotwór nie ma prawa się rozwijać w momencie, kiedy macie bardzo wysoką odporność. Nowotwory zaczynają się rozwijać w momencie kiedy ta odporność spada i jest osłabiona. I to nie jest tak, że nowotwór jest czymś, co spada z nieba. Nasz organizm produkuje masę nowotworowych. Komórek codziennie, ale to właśnie nasza odporność, nasz układ odpornościowy sprawia, że one są po prostu z organizmu usuwane. Kiedy układ odpornościowy będzie osłabiany, komórki nowotworowe będą miały miejsce na to, aby się rozwijać. Więc w pierwszej kolejności chciałbym ci wybić najpopularniejszy mit z głowy. A mówimy teraz o tym, że jak się przewiejesz albo jak się źle ubierzesz, to zaraz będziesz chory. Może faktycznie tak jest, że układ odpornościowy będzie troszeczkę bardziej osłabiony w momencie, kiedy twoje ciało straci temperaturę. Ale to nie oznacza od razu, że musisz być chory. Na pewno każdemu z was babcia mówiła: ubierz się tak, ubierz szalicze, ubierz czapeczkę, najlepiej jeszcze dwie kurteczki, trzy pary spodni, kalesony i grube skarpety, żebyś przypadkiem się nie przeziębił, a jak podwinić się lekko kurtka czy koszulka i zawieje ci w plecy, to zaraz będziesz chory, a nie daj Boże jeszcze będziesz miał problemy z nerkami, a jak będziesz chodził boso po zimnym i nie będziesz zakładał papuci, no to wtedy na pewno będziesz miał katar. Od razu mówię, że jest to bzdura. Chyba, że faktycznie masz bardzo, bardzo osłabiony układ odpornościowy, wtedy może tak być, że każdy mały bodziec będzie tak silnie osłabiał twoją odporność, która jej tak już jest słaba, że za każdym razem będziesz łapał Jakieś infekcje albo przeziębienia w momencie, kiedy będziesz się źle ubierał. Jeżeli myślisz, że gadam głupoty, no to zobacz, jak to się dzieje, kiedy ludzie w zimę przy minusowej temperaturze morsują, wchodzą do lodowatej wody, a później przez jeszcze godzinę. Są na tym zimnie przy minusowej temperaturze, w samych ręcznikach jedzą, piją, śmieją się, wszystko jest ok. Wracają do domu, wyziębieni niesamowicie i mimo tego nie chorują. Zobaczcie samego Wimachowa, który potrafi w samych spodenkach chodzić kilometrami po górach, przy minusowej temperaturze, jakoś nie choruje, nie wyziębia swojego organizmu i wszystko jest. Okej, okay. ja kiedy zacząłem adaptować się do zimna, zacząłem morsować, zacząłem korzystać z zimnej wody i dodatkowo wybiłem sobie ten mi do przeziębienia, który moja babcia tłukła mi zawsze do głowy od dziecka, to od tamtego momentu przestałem praktycznie łapać jakiekolwiek przeziębienia. Śmieci chodzę wyrzucać w klapeczkach i koszulce nawet przy minusowych temperaturach, i mogę wychodzić na dwór i morsować bez czapki, bez szalika, praktycznie w samych spodenkach, bez obaw o to, czy będę przeziębiony, czy nie. I tak tym samym przechodzimy do pierwszej rzeczy, której nie należy robić, czyli nie przegrzewać się. Najgorsze, co możesz zrobić sobie lub swojemu dziecku, to właśnie ubrać się na taką super cebulkę, żeby przegrzeć ten organizm. Ciało nienawidzi być przegrzewane. W momencie, kiedy my będziemy cały czas żyć w takich pięknych, sterylnych warunkach, nie będziemy dopuszczać do siebie żadnych patogenów, wirusów, będzie nam cały czas ciepło, to faktycznie każdorazowe takie wyjście na dwór i minimalne wyziębienie naszego ciała będzie powodowało po prostu choroby. Dlatego ubieramy się tak, aby było nam ciepło, ale żeby nie było nam za ciepło, żebyśmy przypadkiem za bardzo się nie pocili, kiedy się ubierzemy na taką cebulkę. Ubieramy się tak, aby nie było ani za zimno, ani nie za gorąco to jest pierwsza najważniejsza rzecz. Tak tym samym przechodzimy do drugiej rzeczy, która bardzo mocno osłabia odporność, czyli cukier. Im więcej będzie węglowodanów prostych, czyli cukrów w twojej diecie, tym gorsza będzie twoja odporność. Także jak będziesz jeść dużo cukru, to nie tylko będziesz tyć, ale zaburzać gospodarkę hormonalną, a nawet zaburzać Odporność. Najnowsze badania pokazały, że glukoza hamuje aktywność białych krwinek oraz limfocytów, czyli tego, co odpowiada za naszą odporność. Dlatego im mniej cukru w diecie, tym Twoja odporność będzie zdecydowanie lepsza. Jak już jesteśmy przy cukrze, to musimy powiedzieć o alkoholu, który będzie bardzo, bardzo osłabiał Twoją odporność. Dodatkowo alkohol w każdej ilości jest toksyną i w momencie kiedy my będziemy wlewać w siebie tą toksynę, Wątroba będzie skupiona na tym, aby tą toksynę detoksykować. Dlatego nie dość, że nie będziesz spalał tkanki tłuszczowej i Twój metabolizm będzie zaburzony nawet do 2-3 dni po spożyciu alkoholu, to jeszcze Twoja odporność będzie leżeć. Dlatego zapomnij o żelaznej odporności, jeśli pijesz alkohol co tydzień albo dwa razy w tygodniu. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale róbmy to z głową i im rzadziej będziemy wrzucać w siebie takie toksyny jak alkohol, tym lepiej dla naszego zdrowia i dla naszej żelaznej odporności. Dalej przejdźmy do diety. Chyba nie trzeba mówić, że dieta będzie kluczowa do zachowania zdrowia oraz odporności organizmu. Jednak co w naszej diecie sprawia, że ta odporność jest osłabiana? Przede wszystkim dieta, która będzie prozapalna, czyli która będzie sprawiała, że w organizmie będą się tworzyły stany. Zapalne. A taka dieta to dieta pełna przetworzonych produktów, beznadziejnych tłuszczów oraz bogata w węglowodany proste, czyli cukry. Dalej przetworzoną żywnością będą różnego rodzaju batoniki, czy wszystkie gotowe, już przetworzone na kilka sposobów potrawy, czy inny syf, który znajdziecie w markecie. Im więcej takich rzeczy będzie w waszej diecie, tym na pewno odporność bardziej na tym ucierpi. Oczywiście im więcej w diecie będzie tłuszczy trans, czyli tych tłuszczy utlenionych, które bardzo często są właśnie w przetworzonej żywności w różnych batonikach i więcej w naszej diecie takich beznadziejnych tłuszczy jak olej rzepakowy czy pamiętajcie, że w majonezie też jest olej rzepakowy, także majonez to nigdy nie jest dobry pomysł. Czy będziecie zjadali produkty bogate właśnie w oleje roślinne, gdzie jak zobaczycie sobie etykiety przetworzonych produktów w każdym waszym sklepie, to zobaczycie Wszędzie na pierwszym miejscu właśnie oleje roślinne. Dlatego na takie produkty uważajcie, i one będą osłabiać Waszą odporność. Podsumowując, nie dam Wam żadnego przepisu na dietę, która wzmocni Waszą odporność, bo takiej nie ma. Jednak im mniej w Waszej diecie będzie przetworzonych produktów. I Im mniej w diecie takiego różnego syfu, słodyczy, batoników, fast foodów, tym Wasza odporność będzie na wyższym poziomie. Kolejną rzeczą, która bardzo źle wpływa na Waszą odporność, to jest właśnie niewysypianie się. Sen będzie kluczowy do zachowania żelaznej odporności, dlatego zadbajcie o jakość snu. To, że ty śpisz 7 czy 8 godzin dziennie, nie oznacza, że ten sen jest dobrej jakości i jest regenerujący. Jeśli chcesz wiedzieć, jak zadbać o sen, to oczywiście na naszym kanale znajduje się film o tym, jak spać lepiej i jak sprawić, żeby sen był bardziej regenerujący i zdrowszy. Dlatego. Odsyłam cię do niego, a link znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem. Oczywiście mamy też fajny podcast podzielony na trzy części z Sebastianem Kielichowskim, który też mówi bardzo dużo o rytmie dobowym i śnie. A jeśli Twój rytm dobowy będzie zachowany, a sen będzie bardzo dobrej jakości, to Twoja odporność wskoczy na wyższy level. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważny temat, wręcz kluczowy do zachowania. Żelaznej odporności. A jak już jesteśmy przy niewysypianiu się, no to jak wiecie, niewysypianie się to też jest jakiś stresor. To też powoduje wyższy poziom kortyzolu przez cały dzień w naszym organizmie, dlatego stres też trzeba opanować. I im więcej będzie tego kortyzolu, czyli hormonu stresu, im więcej będziemy się stresować, prowadzić stresujące życie, tym bardziej możemy zapomnieć o żelaznej odpowiedniej odporności. Hormon stresu, czyli kortyzol, sam w sobie nie jest zły, bo go potrzebujemy chociażby do tego, żeby czuć się zmotywowani, chociażby do tego, żeby się obudzić, bo bez kortyzolu nie jesteśmy w stanie się obudzić, ale jesteśmy stworzeni tak, aby tego kortyzolu było dość sporo z rana. Najwyższy poziom tego kortyzolu powinien być około południa, a później powinien on spadać i powinniśmy się wyciszać. Jednak przez to, jaką mamy dietę, gdzie prozapalna dieta też będzie sprawiała, że będziemy się bardziej stresować i będziemy mieli wyższy poziom kortyzolu. Dodatkowo, światło niebieskie, którym się naświetlamy cały czas, i nasze tablety, telefony, LEDy, cały czas się nimi naświetlamy, nawet wieczorem, to powoduje, że. Będziemy cały czas się stresować, poziom kortyzolu będzie bardzo wysoko wieczorem, kiedy nie powinno go być prawie w ogóle, co dodatkowo będzie jeszcze zaburzało nasz sen, a niewysypianie się też będzie prowadziło do wyższych poziomów kortyzolu, dlatego jak widzicie, mamy tutaj takie błędne kortyzolowe koło, którego chcemy uniknąć. Im więcej będzie takich stresorów i im więcej będzie kortyzolu przez cały dzień w naszym organizmie, tym gorsza będzie nasza odporność. Tu mogę powiedzieć, że nasz organizm działa w dwóch trybach, albo... Walcz i uciekaj, czyli ten tryb, kiedy mamy bardzo wysoki poziom kortyzolu, wydziela się również adrenalina, i wtedy nasz organizm jest nastawiony tylko i wyłącznie na to, żeby dać jak najwięcej siły, żeby uciec i walczyć, albo właśnie w trybie odpoczynku i regeneracji. Jeśli my cały dzień będziemy w trybie walcz i uciekaj, cały czas ten poziom kortyzolu będzie wysoko, możemy zapomnieć o odpowiedniej regeneracji i o dobrej Odporności. Dlatego wieczorami musimy troszkę zluzować, musimy się wyciszać, nawet możemy próbować medytować, tak aby organizm również odpoczywał. Bez tego możemy zapomnieć o prawdziwym zdrowiu i odporności. Jeżeli masz stresującą pracę i wieczorem jeszcze dręczą cię różne maile, itd., dalej, to przede wszystkim powinieneś, powinnaś zadbać o to, aby. Mieć jak najmniejszą ekspozycję na sztuczne światło niebieskie właśnie wieczorami, czyli tutaj z pomocą przychodzą okulary blokujące światło niebieskie. I dodatkowo możesz na przykład zażywać inozytol oraz glicynę po południu, tak aby troszkę bardziej wyciszyć organizm właśnie po południu. Ostatnią rzeczą, która może jeszcze osłabiać odporność są leki i antybiotyki. Nie chcę tutaj mówić o lekach, bo są leki, które mniej lub bardziej obniżają odporność, jednak jeśli zażywasz kilka, kilkanaście tabletek dziennie różnych leków, to zastanów się, czy to nie jest przypadkiem powód Twojej osłabionej odporności. A teraz przejdźmy do tego, co robić, aby wzmocnić naszą odporność, Przejdźmy do tego, co możemy robić, jak możemy zmienić nasz styl życia, aby nasza odporność była lepsza, oraz do suplementów, które pomogą nam właśnie w walce z infekcjami, czy w zachowaniu właśnie żelaznej odporności przez cały ten okres. Wiosenno-zimowy oraz jesienno-zimowy. Zanim przejdziemy do suplementów, to w pierwszej kolejności chciałbym poruszyć temat adaptacji i treningów. Treningi, szczególnie siłowe o wysokiej intensywności, będą pomagały naszej odporności. Po pierwsze, trening jest fajnym adaptogenem. Oznacza to, że w momencie, kiedy my dostarczamy taki silny stresor w postaci treningu, nasz organizm adaptuje się do takiej ilości stresu, przez co jest mniej podatny na inne stresory, takie jak na przykład stany zapalne czy zimno, itd. itd. Dlatego w momencie, kiedy my regularnie trenujemy, to pobudzamy cały nasz układ krwionośny, cały nasz układ limfatyczny, czujemy się lepiej, nasze zdrowie idzie do góry, a tym samym nasza odporność. Również się umacnia. Dlatego treningi i aktywność fizyczna są kluczowe do tego, aby zachować wysoką odporność. Ubierzcie mi, ale siedzenie w domu w tym sztucznym oświetleniu, w tych roztoczach, które fruwają w Waszym domu, niewychodzenie na powietrze i nietrenowanie, brak tej aktywności fizycznej wcale Wam nie pomoże w zachowaniu odporności. No i przejdźmy tutaj do adaptacji, szczególnie do zimna. Jak na początku wspomniałem o morsowaniu, o zimnej wodzie, to tak ona pomoże w zachowaniu odporności w tym. Okresie. Bo w momencie, kiedy wasz organizm będzie zaadaptowany do takich temperatur, będzie mniej podatny na przeziębienia w momencie, kiedy gorzej się ubierzecie albo was przewieje na dworze. Dlatego Kompanie się w zimnej wodzie nie dość, że ma bardzo dużo benefitów. To dodatkowo będzie powodowało, że organizm będzie zaadaptowany do takich temperatur i będzie nam się dużo ciężej przeziębić. No i teraz rozumiem, że wiele osób może mieć problem z zimną wodą i nie będzie chciało iść do tej zimnej wody czy morsować, bo to faktycznie nie jest przyjemne, i jest trudne, ale tutaj z pomocą może przychodzić saunowanie. Tylko saunowanie, po którym wchodzimy właśnie chłodzić się do lodowatej wody. Saunowanie też super nas adaptuje dodatkowo sauna ma wiele benefitów zdrowotnych, o których też możemy mówić godzinami i dodatkowo powoduje detoks tych toksyn z organizmu, dlatego sauna jest jak najbardziej w tym okresie jesiennym, zimowym i wiosennym zalecana i działa genialnie na odporność. Tylko pamiętajcie, jeśli siedzicie te 15-20 minut w saunie bardzo gorącej, gdzie jest 90-100 stopni, to później należy się schłodzić właśnie w lodowatej wodzie, w jak najzimniejszej. Zwykły prysznic czy schłodzenie się może nie wystarczyć, dlatego pamiętajcie, aby schłodzić się porządnie właśnie po takiej saunie. Te szoki termiczne, które też przeżywacie podczas takich sesji saunowych, gdzie tu macie 100 stopni, a tu zaraz woda, która ma tam 3, 4 czy 5 stopni. One też będą adaptować organizm, przez co nie będziemy łapać przeziębień w momencie zmian temperatur, kiedy na przykład będziemy wchodzić do ciepłego samochodu czy ciepłego mieszkania, zaraz wychodzić na zimno, i znowu do ciepłego samochodu, i znowu na zimno. Takie zmiany temperatur i takie szoki termiczne są najgorsze i one najbardziej osłabiają odporność, i w momencie, kiedy my będziemy saunować w miarę regularnie to będziemy odporni na takie zmiany temperatur. Kolejną bardzo ważną rzeczą są nasze jelita. Niektórzy mówią, że 70%, niektórzy, że 80%, a niektórzy, że nawet 90% odporności pochodzi właśnie z jelit. ILE? Dlatego zadbanie o zdrowe jelita jest kluczem do zachowania odporności. I tutaj robimy rzeczy, o których wspomniałem wcześniej w tym filmie, czyli unikamy przetworzonych rzeczy, unikamy beznadziejnej diety, unikamy antybiotyków, które psują naszą florę, a dodatkowo tutaj możemy zażywać probiotyki i prebiotyki. Probiotyki, czyli te bakterie, które zasiedlają nasze jelita, a prebiotyki, czyli to, czym te bakterie się Odżywiają. Jeśli chodzi o probiotyki, to szczepów probiotycznych mamy bardzo, bardzo dużo, dlatego tutaj zalecam konsultację ze specjalistą, ponieważ każdy musi mieć odpowiednio dobrane szczepy bakterii tak, aby nie wyrzucać pieniędzy w błoto. Jeśli chodzi o prebiotyki, czyli to, czym się odżywia nasza flora bakterii na Wielitach, to u mnie najlepiej się sprawdza inulina i babka jajowata połączona razem taką inulinę z babką jajowatą jem rano na czczo, popijam wodą i 15 minut później jem probiotyki. Więc dalej przechodzimy do suplementów, które pomogą w zachowaniu odporności i pomogą w walce z infekcjami wirusowymi. Aby te witaminy i suplementy działały, bardzo ważne jest to, żeby uzupełnić je wszystkie. To, że będziecie jeść samą witaminę C, prawdopodobnie Wam lekko pomoże, ale to nie jest to samo, gdybyście zaaplikowali wszystkie te witaminy i minerały, o których zaraz powiem. Wspomniałem o witaminie C, więc tak, witamina C, mimo tego, że jest oklepana, to wzmacnia. Odporność i jest kluczowa do procesów regeneracji, dlatego jak najbardziej witaminę C należy jeść. Tym bardziej, że nasz organizm nie jest w stanie sam sobie syntezować witaminy C, dlatego musimy ją dostarczać z zewnątrz. Jeśli chodzi o dawki witaminy C, to nie bójcie się, ponieważ w momencie, kiedy lekko tej witaminy C będzie za dużo, organizm prawdopodobnie ją sobie wydali razem z moczem. Dlatego witaminę C możemy jeść nawet w dużych ilościach i ona będzie bardzo ważna w tych okresach przeziębień i osłabionej odporności. Jeśli chodzi o formę witaminy C, no to najpopularniejszą jest askorbinian sodu lub kwas jednak, jeśli boli Was brzuch po askorbinianie sodu lub kwasie askorbinowym, to dobrze by było wtedy zmienić tą formę witaminy C, np. Na, na ekstrakt z dzikiej róży lub witaminę C w formie liposomalnej. Niestety kwas askorbinowy i askorbinian sodu mogą podrażniać żołądek i wiele osób będzie miało bóle lub problemy z trawieniem po właśnie spożywaniu takiej formy witaminy C. Dalej mamy witaminę A, witaminę E, witaminę D3 i witaminę K2, Mk7. Te cztery witaminy są rozpuszczalne w tłuszczach i najlepiej je spożywać właśnie w takiej formie i najlepiej do posiłku tłustego. Te witaminy w formie różnych kapsułek i tabletek będą zdecydowanie gorzej wchłanialne niż takie, które byłyby rozpuszczone właśnie w oleju. Ja taki kompleks witamin właśnie A, D, E i K spożywam właśnie rozpuszczony w oliwie z oliwek i. To jest wtedy w takich kropelkach i daję sobie pod język, popijam wodą w trakcie posiłku. I teraz bardzo ważne: nie spożywajcie samej witaminy D3, ponieważ do witaminy D3, aby nie zrobić sobie krzywdy, będzie potrzebna witamina K2, MK7. Dlatego te witaminy najlepiej jakby były spożywane razem, a najlepiej jeszcze z witaminą A i E. A dodatkowo, żeby witamina D3 mogła być aktywowana, będzie potrzebny magnez. Jeśli nie dostarczamy odpowiedniej ilości magnezu razem z pożywieniem, no to dobra by była suplementacja magnezem. Jednak wybijcie sobie z głowy ten tlenek magnezu, czyli najczęstszą formę, którą znajdziecie w aptece. Jeśli chodzi o formę podawania do zdecydowanie lepszy będzie Treonian magnezu, Jabczan lub cytrynian magnezu. Ale i tak uważam, że najlepszą formą wchłaniania magnezu jest właśnie przez skórę dlatego do kąpieli Dobrze jest dodać szklankę lub dwie chlorku lub siarczanu magnezu. To jest najtańsza i najskuteczniejsza forma wprowadzania do organizmu właśnie magnezu. A jeśli nie macie wanny, to do małej wanienki z ciepłą wodą dodać szklankę chlorku lub siarczanu magnezu i moczyć stopy przez pół godziny lub godzinkę dziennie. W momencie, kiedy na przykład siedzimy i pracujemy na komputerze lub oglądamy telewizor. Dalej mamy jod, który będzie kluczowy do zachowania odporności. Jod najlepiej dostarczać w formie płynu, Lugola. A do jodu, żeby jod działał, musi być selen i cynk. Jednak selen i cynk nie może być podawany razem w tym samym momencie, ponieważ wchłaniają się tym samym kanałem i będzie to po prostu przepalenie pieniędzy. Dlatego najlepiej selen i cynk jeść osobno. Na koniec mogę jeszcze dodać, że odpowiednia ilość kwasów omega-3 również pozwoli Wam zachować lepszą odporność. A jeśli dopadnie Ci już jakaś infekcja i ta odporność już będzie osłabiona, to można również stosować Propolis, czyli kit. Szczeli. Ja sobie robię tak, że rano wyciskam sobie sok z cytryny, wlewam do szklanki, do tej szklanki dodaję właśnie jod, dodaję selen lub cynk i dodatkowo kilka kropel propolisu do tej mikstury. Wypijam, popijam wodą i to bardzo dobrze działa na poprawienie odporności. Praktycznie jeśli już czuję osłabioną odporność lub jako, że cokolwiek mnie łapie, to taka mikstura załatwia cały temat. Dodatkowo taki sok z cytryny na czczo zakwasi nasz. Żołądek. A kwas żołądkowy, jeśli ma odpowiednie pH, jest właśnie taką barierą przeciwko patogenom, które mogą przedostawać się dalej do naszego układu pokarmowego. Dlatego odpowiednio kwaśny żołądek jest też bardzo ważny do odpowiedniego trawienia i zachowania żelaznej odporności. Im niższy jest pH naszego żołądka, tym lepiej. Oczywiście ono nie może być za niskie, jednak dobrze by było, żeby to pH było pomiędzy 1 a 2. Jeśli jest wyżej, wtedy nasz układ trawienny będzie zaburzony, a różne patogeny, wirusy i bakterie będą przedostawać się dalej do kolejnych narządów i finalnie do jelit, przez co będziemy częściej chorować. Oczywiście, suplementów i ziół na zachowanie odporności jest dużo więcej. Bo jak wiecie, każdy robi na przykład herbatkę z cytrynką, miodem i imbirem. Jak najbardziej taka herbatka jest super. Imbir też będzie świetnie działać w momencie kiedy ta odporność będzie osłabiona i takich ziół czy sposobów jest mnóstwo. Ja jednak podałem najważniejsze witaminy oraz minerały, które musimy uzupełniać tak, aby tą odporność zachować, a Wy wybierzcie sobie najlepszą dla siebie recepturę i taką stosujcie tak, aby nie chorować w tym okresie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału, do dawania łapek w górę, jeśli. Ten film Wam się podobał, oraz do komentowania, ponieważ komentarze czytamy, chętnie na nie odpowiemy i dzięki Waszym komentarzom możemy ulepszać ten kanał. Także komentujcie, łapki w górę, subskrybujcie ten kanał i wchodźcie na nasze profile społecznościowe na Instagramie, Inna Medycyna oraz na Twitterze, który jest teraz X, również Inna Medycyna, gdzie znajdziecie codziennie nową dawkę wiedzy. Dziękuję Wam jeszcze bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.